50 uczniów szkół średnich z Ostrołęki i Łomży wzięło udział w konkursie Mediacje. Zdecydowanie tak, zorganizowanym w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Ideą tego konkursu jest propagowanie mediacji jako sposobu rozwiązywania sporu. Takiego sposobu, który jest jak najmniej uciążliwy dla stron, nie jest tak stresujący, jest tańszy, jest szybszy i mamy nadzieję, że ta formuła się upowszechni. I to nie tylko jeśli chodzi o sprawy sądowe, bo mediować można w różnych sprawach. Przecież są spory między uczniami, na przykład w szkole, prawda? Są spory pomiędzy pracownikami, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Wszędzie tam można stosować instytucje mediacji. No i mamy nadzieję, że ta idea spotka się ze zrozumieniem i zacznie być stosowana. Zresztą mamy Centrum Mediacji działające tutaj przy naszej uczelni, które prowadzi mediację i jest ich coraz więcej. No i mamy nadzieję, że ten konkurs przyczyni się do poszerzenia wiedzy o tym sposobie rozwiązywania sporów. Propagowanie polubownego rozwiązywania sporów to jeden z głównych celów konkursu. Propaguje alternatywny, pozasądowy sposób rozwiązywania sporów za pośrednictwem bezstronnego, zewnętrznego mediatora, który pomaga stronom dojść do konsensusu. Pomiędzy uczniami również dochodzi często do konfliktów rówieśniczych i w ten sposób potrafią alternatywnie rozwiązać ten spór. Poprzez konkurs chcielibyśmy rozpowszechnić tą metodę rozstrzygania sporów i zaszczepić już w uczniach rozwiązywanie polubowne sporów. Praktycznie każdych można rozstrzygnąć taki spór poza sądem. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test pisemny, w drugiej odpowiadali na pytania komisji konkursowej. Po kilkugodzinnych zmaganiach komisja ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody. Najpierw jednak specjalne podziękowania zostały skierowane do nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Upominki otrzymali także wszyscy finaliści konkursu. Zwyciężyła Marta Dobkowska, uczennica drugiego liceum ogólnokształcącego w Ostrołęce. Drugie miejsce zajęła Dominika Kuczyńska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łomży. Trzecie Cezary Miłek z drugiego LO w Ostrołęce. Mój nauczyciel od wiedzy o społeczeństwie powiedział nam o tym konkursie i ten konkurs mnie zainteresował, pani nas też zachęcała. Niestety dzisiaj pani ze mną nie ma, ale wspierała nas cały czas i no tak się stało, że wzięłam udział. Interesował mnie ten temat, zresztą interesuje i myślę, że będę się dalej rozwijała w tym kierunku. Przede wszystkim czytałam te artykuły, wszystkie prawne, które były podane w wytycznych. Czytałam też dużo na ten temat tak ogólnie, żeby mieć jakąś wiedzę i żeby te moje wypowiedzi w tym już drugim etapie były takie rozwinięte. W przyszłości właśnie chciałabym w tym kierunku prawa podążać. Jeszcze w jakiej specjalizacji do końca nie wiem, to się okaże. No i będę na pewno pracować nad tym. W tym temacie jesteśmy rozeznawani w szkole i nauczyciele przykładają do tego wagę. Lepiej rozwiązywać w ten sposób konflikty niż kierować się od razu do sądu. W kwietniu 2019 roku Państwowa Uczelnia w Łomży utworzyła Centrum Mediacji. Ma ono na swoim koncie kilkanaście zakończonych ugodą postępowań. Kształci przyszłych mediatorów oraz popularyzuje tematykę mediacji w regionie.